Cześć, tutaj Tomek. Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejny y, medalista KPR-u y, w kategorii y, Bohemian Lager, Czech Lager. Y, Desitka. Złoty medal y, y, zdobyło piwo Desitka z brofaktury Siedleckiego Browaru Restauracyjnego. Sięgasz właśnie po kolejny lager z serii 12 lagerów. Tylko tu niepotrzebnie jest ta... No dobra. Desitka, czyli z czeskiego dziesiątka, to lekkie i rześkie piwo wywodzące się z Czech. Pijąc desitkę sygnowaną logiem browaru Brofaktura wyczujesz przyjemną słodowość trunku i charakterystyczny aromat chmielu lubelskiego, który został w nim zastosowany. Indywidualna receptura desitki Brofaktury i wytrawność utrzymująca się niemal do samego fin finiszu sprawia, iż jest to piwo, które komponuje się świetnie niemal z każdym daniem. Najlepiej smakuje schłodzone. A tu już był brązowy medal KPR-u i pierwsze miejsce z chmielaków z któregoś tam roku. Nie wiem, czy tutaj cicho, cicho 2015 albo 2016. No, nie jest tak dobrze wydrukowane. Peseloza. <słodniki> Składniki woda, słód jęczmienny, miel, drożdże dolnej fermentacji. Alkohol 4, ekstrakt oczywiście. The I to jest si siódme z dwunastu tych lagerów, 12 lagerów. Eee, no dobrze, eee, spróbujmy zatem. Nie mam szkła brofaktury, ale to nic nie szkodzi, bo, bo i tak bym chciał użyć tego wzoru kufla. To jest akurat z browaru Jedlinka, ale taki mi najbardziej, eee, taki mi najbardziej tutaj pasuje. Kapsel firmowy eee, brofaktury, czyli takie B w takim... Eee, nie wiem, do czego to nawiązuje... Czy to do, do fabryki, czy do czego. E, w każdym razie, no, taki samo logo jak na etykiecie. No, rzeczywiście pachnie tak korzennym chmielem. Korzennym chmielem pomieszanym ze słodem. Korzenny, czyli taki kojarzący się z przyprawami korzennymi typu cynamon, gałka, muszkatołowa. I to jest coś, co jest charakterystyczne na przykład dla y, niemiec, y, czeskiego szlachetnego chmielu Saz, czy też Żatecki. Eee, a lubelski jest podobno bardzo podobny, niepodobno. Nie podobno, a lubelski jest podobno spokrewniony, a przez to bardzo podobny do Żateckiego. W dobrej desidce powinien być diacetyl, ale jak znam sędziów, to raczej e, za diacetyl by odwalili. Eee, prędzej mi powiedział, że lekka siareczka. Nie wiem, czy to jest na pewno piwo z tą datą, co było na konkursie. Yy, może że nie. Ale pachnie ładnie, pachnie ładnie, yy, lekko tak kwiatowy, też yy, chmiel. Ale też mam wrażenie, że lekka siareczka. na zdrawi. To je ono. To je ono. O, to, o, takie, o takie pilsy walczymy. Leciutko zmętniony. E, no, dość ładna piana. No dobra, nie jakaś super, ale może być. To szkło nie sprzyja formowaniu jakiejś ładnej czapy, bez jest szerokie. E, to by trzeba naprawdę z wysoka lać, po czesku. E, a ono już, e, e, mimo że nie było lane po czesku, czyli bo bardzo, e, nie, nie spieniałem go bardzo przy nalewaniu, już nie ma za dużo... Gazu. Już nie ma za dużo dwutlenku węgla, więc, jakbym nalał w taki sposób, to już totalnie by było odgazowane. No, co może nie jest jakimś tam wielkim problemem, no ale w każdym razie, piwo samo w sobie nie ma za wysokiego wysycenia. Jest goryczka, w pierwszym łyku już się pojawia goryczka. Ekstremalnie pijalne. Ale co jest najważniejsze, w ogóle nie czuć, że to jest dziesiątka. W ogóle. To smakuje jak dwunastka. I tu jest cała magia, tu jest cały kunszt piwowara, jak zrobić, żeby piwo miało tylko 4% z ekstraktu 10% i mam nadzieję, że nie był naciągany, no bo niby Czesi mówią tak, że no desitka to może być tak 9,5, 10,5 to dalej jest desitka, nie? W zasadzie nawet niektórzy mówią, że 10,9 to dalej jest desitka, nie? Dla mnie to, to już jest naciąganie. Więc nie wiemy, czy tutaj takie naciąganie miało miejsce, czy to jest, czy to jest na przykład 10,5, ale tak czy owak, nawet gdyby było, to to piwo nie smakuje jak dziesiątka. To piwo smakuje jak dwunastka, czyli jest pełne, jest słodowe, jest goryczkowe. Ekstremalnie pijalne. Słuchajcie, no to jest zasłużony złoty medal. Zasłużony złoty medal, bo po prostu. Yy... Pije się to świetnie. Pije się to świetnie. Jest goryczka. I on jest rzeczywiście czeski. Nie wiem, być może tu jest diacetyl, a ja go po prostu, ponieważ nie jestem bardzo wrażliwy na diacetyl, tego nie czuję e, aż tak mocno. Nie, raczej nie. E, ale lekkie nuty siarkowe są. E, ale lekkie, lekkie. E, piękne piwo, piękne piwo, piękne piwo. Podejrzewam, że niedrogie, bo. Surowce tanie, ekstrakt niski, e, takie codzienne. No, naprawdę brałbym po prostu karton i sobie wypijał, e, kiedybym miał ochotę, nie? E, o takie piwa, takich piw brakuje. Takich piw w Polsce brakuje. E, takich, właśnie, solidnych. Y, 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 mało, y, mało ekstraktowych i mało y, jakby alkoholowych, ale, z wyra ale wyrazistych, ono jest wyraziste. Ono ma konkret goryczkę, naprawdę, niektóre West Coasty, te kraftowe, to kurde, takiej goryczki nie mają. I to wszystko na lubelskim tylko. To pewnie trochę tego lubelskiego musiał pójść, no ale na goryczkę to choćbyście, nie wiem, co robili, to nigdy nie pójdzie tyle, co na, chmielenie, na zimno jakiego, jakiejś tam Hazy Ipki. Już pomijając cenę, nie? Eee, gratulacje, gratulacje. Naprawdę bardzo zasłużony złoty medal. Eee, piwo świetne. Eee, ciekaw jestem, jakie są Wasze wrażenia, tych, którzy kupili kraftboxa medalowego i, i to piwo pili. Czy, czy rzeczywiście też podzielacie mój zachwyt, czy po prostu będzie eee, no, taki zwykłe piwo? Jestem ciekaw te, tego, tego odczucia, bo dla mnie to jest naprawdę sztos. Eee, ale, ale być może, że y, wielu ludzi powie, że no, no dosyć, na no, czymś tu się zachwycać. W ogóle y, zerknąłem w tę kategorię i co się okazuje? Okazuje się, że y, srebra nie było, a brąz zdobyła ósemka z y, Wawrzyńca. Też bardzo, niezłe, też bardzo fajne piwo było na, na kanale, y, ale że żadna dwunastka... Dziwne. W każdym razie, no y, ja jestem zachwycony. Takich desitek to, 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 to nam trzeba. Gdyby takie desytki, no nie mówię koncerny robiły, no bo kur... wiadomo. Ale chociażby y, browary pokroju Fortuny, Ambera, gdyby takie desitki robiły, to byśmy naprawdę już Czechów nakryli czapką. Chociaż już dawno nasze kraftowe piwa przegoniły ich kraftowe piwa, ale jeżeli chodzi o, o takie czeskie lagery, no to... To jest, myślę, że części by byli zachwyceni. E, ja bym troszkę diacetylu dodał. <grym> dodał. E, zrobił, e, ale, ale, ale. Wiecie, diacetyl w desidce, on ma oszukiwać, że piwo jest pełniejsze niż jest w rzeczywistości. Ale tu nie trzeba oszukiwać, bo ono jest właśnie bardzo fajnie pełne. Ciekaw jestem, jak ono było robione. Czy tam były jakieś, nie wiem, dekokcje, e, jakieś tam słody typu pils, czy jakieś takie użyte, jakieś tajemne e, czary mary, czy po prostu, no nie wiem. W każdym razie no jestem zachwycony. Wasze zdrowie, zasłużony złoty medal. Piękne piwo, choć bardzo niepozorne. No, bardzo niepozorne. No, zobaczysz, no, desitka, no, desitka. No to, to, to Czesi, Czesi potrafią w desitki, a nie tam jakaś brofaktura. Otóż błąd. Na zdrawi.